Leroy, może jakiś mały wstępniak. Według mnie jeden z lepszych designów postaci ever w Tekenie. Na pewno chyba najlepszy design nowej postaci w Tekenie 7, jaki był. Na początku był ultra przegięty, potem trochę mniej przegięty i ostatecznie był, myślę, dobry w Tekenie 7. Chociaż ja bym go, i wiele osób też mówiło, że świetny design, świetny wygląd, ale warto by było go trochę zmienić, po prostu ten jego game plan przemyśleć i jakoś go pozmieniać. Zobaczmy po trailerze, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Jakbym miał porównać Fakumrama a Leroya, no to fajnie, obie postacie dały jakieś nowości do Tekena 7. Mam nadzieję, że tak jak Leroy miał tą swoją pałkę raz na grę chyba, tak? Raz na grę mógł użyć tej pałki, to był taki ala drugi Rage Drive, tylko on to miał, to mam nadzieję, że na przykład w Tekenie 8 albo to zabiorą, albo więcej osób będzie miało takie specjalistyczne rzeczy, nie? Że więcej tego typu mechanik, powiedzmy, specjalnych będzie. Ale zobaczymy. No ale mówię, wyglądowo i jakby historycznie i po prostu designersko Leroy wygląda świetnie, no tylko z tym gameplayem troszeczkę było nie tak, nie? Według mnie i wielu graczy po prostu powinni zmienić troszeczkę gameplay, żeby bardziej jakby pasował, a zobaczymy, co zrobili i co zrobią z tym Leroyem. Po lewej polska reklama, tak, to wiem, Ewa Kowalska, no też się nad tym zastanawiałem, tutaj po lewej, nade mną, o, nad palcem moim, możecie zobaczyć. Ewa Kowalska, też się zastanawiałem, co to będzie. Przez chwilę sobie pomyślałem, kurde, czyżby jakaś siostra albo koleżanka Lidii? Ale no, Lidia Sobieska, no to jeszcze spoko, ale Ewa Kowalska, jakby dorzucili postać do Tekena, to ja bym po prostu z butów wypadł, nie? To jeszcze Stefan Kowalski powinni dać. Ale dobra, to w końcu chodzi o Leroya. Jest Sugar. Fajnie zmieniony, lepsza grafa. Jeszcze więcej złota ma Leroy, ja pierdzielę. Grandmaster of Drip. Nie no, to jest taki... Po prostu to jest szef. Leroy szef, nie? Dobra, na razie same stare rzeczy. Wiadomo, miliardy efektów dodali, ale mniej więcej wszystko jest takie samo. Ma Hell Sweepa jakby, który rozpoczyna combo. O kurde, ten Ender Mega. Okej, high z midami, który wbija na ścianę. Ale na razie 80% rzeczy, które znamy. Zmienione kolorki, ale znamy te rzeczy. Okej, wybita standardowo. Hit. Okej, standardowe walkery. To fajne, to mi się podoba. O Jezus, to jest piękne. Ładnie to wygląda. Aha, czyli plus miliard na bloku, okej. Okay. Giga przewaga. Pery w combo. Podejrzewam, że tylko po hit mode. Ten złoty kolor, złoto. Złoty kolor, złoto. Pięknie. Okej, okay, one inch punch. Uuu, ten smog, okej. Okay. Przez moment myślałem, że to będzie nudny Rayshard. No bo wcześniej miał one inch puncha tego, puf. I wiecie, 1000 damage'u, nie? Ten słynny one inch punch. Ale ten. Na końcu te smoki jeszcze, kozacko to wygląda. Ten smok uratował ten... Ten smok uratował tego Rayshard'a, szczerze mówiąc. Bo nie zapowiadał się jakoś cudownie, zobaczmy jeszcze raz. O, minionki, hello. Zobaczmy tego Rayshard'a. Ale widać, że swoją tą... Laskę ma. Tylko pytanie, czy ta jego laska, ten Kane, czy to jest ten specjalny jakby atak dodatkowy laską, czy to jest jego normalny moveset? No i ten złoty kolor pięknie wygląda. Mega to wyglądało. Dobra, i Rayshardzik, okej, okay, jeszcze raz. Tu nic specjalnego. No okej, okay, fajnie, pobił gościa. Ale tutaj ten smok i ta praca kamery uratowały tego Rayshard'a. Nie jest to najlepszy Rayshard według mnie, jakiś tam, ale gdzieś jest, na razie z tych postaci, co pokazali, to w tej górnej tabelce bym go zakwalifikował, jak dla mnie, tego Rayshard'a. Także co, zobaczmy, co on tutaj jeszcze miał.
wyglądowo jeszcze lepiej wygląda Leroy. Jeszcze większy swag, jeszcze więcej złota, jeszcze więcej klasy. Fajnie, że ten jego piesek Sugar dostał kubraczek, dostał ubranko. To mi się mega podoba. Wyglądowo mówię, Leroy jeszcze lepiej po prostu. Złoto wszędzie i tak dalej. Super wygląda. A co do ciosów? Tak naprawdę jakoś dużo nowych rzeczy nie mieliśmy. To tak jak z Link Shaoyu mam wrażenie, że jak oglądaliśmy Link, trailer, zwiastun, to u niej też nie było tak pełno rzeczy nowych. Nie było takiego, wiecie, efektu wow, kurde, wszystko nowe. Takie coś było u Gina, nawet u Kazui, u innych postaci coś takiego było, taki efekt. Nie wiem, czy się zgodzicie, ja tak przynajmniej miałem. A u Leroya, no okej, 80% rzeczy, powiedzmy, pokazali tych, co znamy, jeżeli chodzi o ciosy. Może troszeczkę lepiej wyglądają, inaczej, ale większość tych ciosów, co była w trailerze, znamy po prostu. Używał Leroy w Tekkenie 7. Także nie ma takiego super efektu wow. No oczywiście widać tutaj jakiś coś a la Hellsweep. Podcina, która wybija. I mamy normalnie combo. Ciekawe, czy to będzie w jakiś sposób użyteczne, nie wiem, zablokowane za postawą, czy to będzie po prostu wolne na... będzie tak wolne, że będzie dało się blokować na reakcję, no nie wiem, ale tutaj wygląda na to, jakby miał podcinkę z wybitką, nie? Takiego hellsweepa wybijającego. Bum, bum. No i normalnie kontynuacja. Tutaj co, haje i na końcu mid? Nie, tam jest pery na końcu, nie mid, okej. Okay. Nice. Czyli Leroy napierdziela hajami? I na końcu ma pery, jeżeli chcesz wcisnąć, okej. Okay. No spoko. Tu standardowa wybitka. No mówię, dużo rzeczy widzieliśmy, znamy z Tekkena 7, ale overall no to podoba mi się Leroy i szczególnie ten jego design. Zobaczymy, jak będą w końcu gameplaye, jak ludzie będą grać i co powiedzą, czy się dużo rzeczy pozmieniało, nie? Czy będzie ten jego gameplay teraz ciekawszy i tak dalej. Także jeżeli miałbym wybierać między Asuką a Leroyem, no to wyglądy postaci oba mi się podobają, ale oczywiście Leroy mi się bardziej podoba. Sama postać też jest spoko, bo nawet sporo nim grałem na początku, jak się pojawił, także ja się cieszę, że jest Leroy. Jest ok. Oby tylko trochę go zmienili, żeby naprawdę nie było znowu jakiejś sytuacji, że będzie super turbo OP, albo będzie jakiś, wiecie, nudny ostatecznie, że super wygląd, wszędzie złoto, a gameplayowo taki trochę nudnawy będzie. Mam nadzieję, że w odpowiednią stronę go pozmieniają tym razem.